Dzień dobry. Nazywam się Paweł Horąż i jestem fotografem. Znaczy, zawsze fotografia była moim hobby, moją pasją. A od kilku lat jest moją pracą, od trzech lat prowadzę na YouTube kanał o fotografii. Fotografia jest fajna, który to kanał ma zachęcać do fotografii, ale ma też uczyć fotografii. Natomiast fotografia nie jest jedyną pasją, która mi towarzyszyła całe życie. Zawsze interesowała mnie historia. Czytałem książki historyczne, interesowałem się postaciami historycznymi, miejscami historycznymi. Lubiłem takie miejsca zwiedzać i oglądać. A najbardziej podoba mi się, jeśli mogę połączyć te dwie pasje razem: fotografię i historię. I dlatego dzisiaj, wspólnie z Fundacją Imperium, zapraszam Cię na spacer z aparatem po mojej okolicy. Zapraszam. Zanim jednak wybierzemy się na spacer fotograficzny z aparatem, warto się do tego przygotować. Przygotować się, czyli postać się o aparat. To nie musi być od razu profesjonalna lustrzanka. To może być zupełnie dobrze amatorska lustrzanka, która jest zdecydowanie lżejsza i wygodniejsza pod tym względem do robienia zdjęć. A że jest mniej odporna na upadki, nie będziemy rzucać aparatem. Czyli może być to lustrzanka, może być to współczesny bezlusterkowiec, bardzo popularny w tej chwili też mały i poręczny aparat, aczkolwiek ja bym zachęcał bardziej do aparatu kompaktowego. Aparat kompaktowy, którego możliwości są takie same, nie gorsze od tamtych lustrzanek czy bezustrajkowców, który za to ma, no czym się różni bez, kom, aparat kompaktowy? No lustrzance mogę odpiąć i wymienić obiektyw na inny. W bez tak samo, natomiast w aparacie kompaktowym ten obiektyw jest na stałe zamontowany, jego się nie da odpiąć. Natomiast mm, on ma przeważnie większy zakres ogniskowych. Co to są ogniskowe, od, ogniskowa jest to długość obiektywu. I od tej długości zależy to, co my możemy zrobić w zdjęciu. Jeśli obiektyw jest ma krótką ogniskową to wtedy widzimy dużo. Jeśli obiektyw jest wąski, widzimy mniej. Na przykładzie. Pokażemy na spacerze. Yy. Dlatego aparat kompaktowy, a dzisiaj aparaty kompaktowe są naprawdę, można kupić, nie używane w bardzo dobrej cenie. Yy. Natomiast też można zupełnie spokojnie zabrać smartfon smartfon, przez niektórych używany do telefonowania, do, do wykonywania połączeń telefonicznych, a fotograf smartfonem może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcia, ponieważ współczesne, współczesne smartfony są naprawdę dobre. Co musimy, co, co jest od nas wymagane, co, czego musi, co musimy umieć, żeby robić zdjęcia? Musimy opanować nasze narzędzia w sposób przynajmniej podstawowy. Co jest najważniejsze? Każdy z tych, ja będę się opierał przede wszystkim na kompakcie, jeśli go, każdy z nich, jeśli ma oprócz wyłącznika, ma takie kółko z programami. Ten tak samo ma takie kółko z programami, ten tak samo ma takie kółko z programami, tamten zresztą też. Z programami podstawowymi, które służą do ustawienia ekspozycji, czyli naświetlenia właściwie zdjęcia, no bo zdjęcie musimy właściwie naświetlić. Te aparaty umożliwiają naświetlenie zdjęcia automatycznie, czyli doplanie tych parametrów ekspozycji automatycznie, jak i półautomatycznie, a nawet ręcznie. Jednak na początek do naszego, naszych celów, naszego sfotografowania, upamiętnienia miejsc, w których byliśmy na spacerze, wystarczą programy automatyczne. W takim aparacie jest to automatem jest idealka jak p jak automat program lub zielony automat zielone auto. W tym aparacie jest tak samo p jak spojrzymy na niego jest tak samo p i auto. I w większości tych aparatów jest p i auto. I który z nich nie wybierzemy, czy to będzie p czy auto, pozwoli nam to na automatyczne dobranie parametrów ekspozycji i automatyczne wykonanie dobrego, poprawnego zdjęcia. Warto jednak Zwrócić uwagę na, na to, by w aparacie była ustawiona jakość tego zdjęcia. Jakość. Najlepiej wybierać ustawić go, żeby robił jak najlepsze jakościowo zdjęcia, największe w najmniejszej kompresji, czyli jak, jak najmniej spakowane. Tych zdjęć oczywiście w tym momencie naszą kartę pamięci, z reguły tu gdzieś pod spodem znajduje się karta pamięci. Na naszą kartę pamięci, tych zdjęć wtedy wejdzie mniej. Mniej się zmieści, bo każde większe zdjęcie, większe, o lepszej jakości, zajmuje więcej miejsca. Ale lepiej zrobić mniej dobrych zdjęć niż dużo jakichś tam. Ja ogólnie uważam, że należy robić jak najmniej zdjęć, natomiast jak najlepszych. I jak pójdziemy na spacer jutro. Czy, kiedy będzie, będzie państwo, będziecie Państwo oglądali ten film, to yy, ja preferuję zrobienie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego zdjęcia i już. Warto jest po każdym zrobieniu zdjęcia sprawdzić, jak to zdjęcie wyszło. Taki specjalny guzik, to jest taki prostokącik z yy, trójkątem w środku, powoduje, że możemy, jak go zaciśniemy, obejrzeć ostatnio zrobione zdjęcie. Ostatnio zrobione zdjęcie. Warto na nie po zrobieniu zdjęcia rzucić, na takie zdjęcie okiem i zobaczyć, czy ono jest ostre, bo zdjęcie może być nieostre, i czy jest dobrze naświetlone. Jeśli nam zdjęcia wychodzą nieostre, hmm, dlaczego? Podstawową przyczyną nieostrych zdjęć jest błąd fotografa. Jeśli. Weźmy ten pracę. Ważną rzeczą jest właściwe trzymanie, żeby go. Trzymać sztywno, blisko siebie, jeśli używam ekranika wewnętrznego, to przycisnąć i używać wewnętrznego ekranika, jeśli ekranika zewnętrznego, to też łokcie blisko, dwie ręce Nie robimy zdjęcia o w ten sposób, gdzieś tam, bo takie zdjęcie ma dużo większe szanse, że je poruszymy, a jak trzymamy w ten sposób aparat mocno, smartfona, przepraszam, odwrotnie, bo tu mamy ekran, smartfona w ten sposób, też dwoma, dwoma, nie wyłączę się poproszę, dwoma e, rękami, to wtedy mamy większe szanse na to, że to zdjęcie będzie nieporuszone. Drugą rzeczą, często popełnianym błędem i powodującym nieostre zdjęcia, jest złe naciskanie spustu. Migawki. To, to taki guzik, którym robimy zdjęcie. Już, 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 już teraz zrobię zdjęcie. I to zdjęcie teraz, ma szansę być poruszone. Zdjęcie naciskamy spust, naciskam powoli. Teraz. Nie było widać po mojej ręce, kiedy ja nacisnąłem spust. I tak ma być. Ja naciskam spust. Ja się teraz patrzę tam w kamerę, natomiast naciskam spust. I elegancko. Nie widać niczego. I teraz mam zdjęcie. Jestem. Mam sztywno, twardo, trzymam aparat. Powoli naciskam spust. 90% zdjęć jest ostrych. To jest ważne i jest tak, że poruszenie zdjęcia jeszcze zależy od parametrów ekspozycji, parametry ekspozycji. Takie tajemnicze słowo są trzy, taki, taki trójkąt ekspozycji. Czas, przysłona i czułość. Ja może nie będę wnikał w dokładnie, w co to jest, natomiast Czułość. Jest to czułość matrycy, od której zależy, jak bardzo ile światła potrzebuje aparat, żeby zrobić prawidłowe zdjęcie. Czym większa czułość ustawiona w aparacie, tym mniej światła potrzeba. Czyli jeśli jest ciemno, my powinniśmy podnosić tą czułość, żeby była jak największa. Jeśli jestem w auto, to aparat sam na to zareaguje i sam to podniesie. Natomiast czym większa czułość tym zawsze jest pogorszenie jakości zdjęcia. Więc, ale przy dobrych, dobrze, znaczy tak już w tych aparatach, to działa w automatyce na tyle dobrze, że on staje się utrzymać te niskie czułości i możemy się tym nie zajmować. Przysłona. Przysłona jest to taki krążek w obiektywie, o w tym będzie widać, krążek w obiektywie, który możemy zamykać, przy, przymykać i otwierać, który reguluje ilość świata przychodzącą przez obiektyw. Ale też od niego zależy głębia ostrości jaka jest na zdjęciu. Przy dużej otwartej przysłonie głębia ostrości na zdjęciu jest mniejsza, przy przymkniętej przysłonie głębia na zdjęciu jest ostrości jest większa, czyli ostrość na zdjęciu jest większa. Czyli jeśli mamy kilka planów, kilka elementów, wtedy możemy mieć większą ostrość. W trybach automatycznych mamy małe możliwości regulacji. W trzecim, trzecim elementem jest czas otwarcia migawki, czyli czas, kiedy to zdjęcie się świetla. Puch, puch. Oczywiście, jeśli czas jest długi, czyli jest to pum, pum, taki jest czas otwarcia migawki, to duża szansa jest, że poruszymy zdjęcie. Ale to mówię bardziej informacyjnie po to, żeby powiedzieć, jak aparat będzie reagował i będzie robił to zdjęcie. Natomiast aparat, Czasami się myli. Różnie. To w zależności od tego, jaka jest scena, ale aparat potrafi się pomylić. I w tym momencie tu jest taki guzik, tak? W tym taki plus-minus. W każdym z tych aparatów. O, tu jest plus-minus. Ten ma. O, tutaj ma plus-minus. Każdy z nich ma plus-minus. Taki guziczek, który możemy wprowadzić korekcję ekspozycji. Czyli naciskamy plus, pokrętełkiem przesuwamy. To, żeby było więcej światła i robimy zdjęcie prawidłowe, ale robimy to dopiero wtedy, kiedy stwierdzimy, że zdjęcie jest niedobre. Podglądam zdjęcie, mówię, o jej za ciemne wyszło. Więc następne zdjęcie naciskam plus minus, przekręcam na plusik i robię zdjęcie poprawione, świetlone. Jeśli zdjęcie było za jasne, robię to w drugą stronę. Trzeba pamiętać, że po każdej takiej korekcji on to zostawia na następne wszystkie zdjęcia, więc jeśli następne. Kolejne zdjęcie nie chcę zrobić z korekcją ekspozycji, muszę cofnąć i ją z powrotem wyzerować. Natomiast to mówiłem o sprawach technicznych bardziej, ale i one zależą, i to, tym zajmie się nasz aparat. Funkcji auto, w programie automatycznym, czy to będzie smartfon, yy, y, kompakt, lustrzanka czy bezustarkowiec, on się tymi sprawami zajmie. Natomiast są rzeczy, które my, jako fotograf, na które my mamy wpływ. Jest to przede wszystkim ogniskowa obiektywu. Ja mogę ustalić, że ogniskowa obiektywu jest większa, czy on jest dłuższy, lub mniejsza, wtedy kiedy on jest krótszy. Czyli kąt widzenia, czyli kadr, jaki obejmuje. Stanę w miejscu i mogę z tego samego miejsca objąć wąski kadr, jeśli mam dłuższy obiektyw, lub szeroki, jeśli mam węższy obiektyw. I to jest pewien. Twórczy sposób nasz, patrzenia naszego i yy, od nas zależnego, tego co my zarejestrujemy. I warto, zatrzymując się w jakimś miejscu, sprawdzić to na jednej ogniskowej, na drugiej, jak to będzie się lepiej komponowało. Hmm. Co do komponowania a zdjęć, są pewne zasady. Zasady kompozycji, podstawowe zasady kompozycji. To wymyślili dawno, dawno, dawno temu Grecy jeszcze, kiedy stwierdzili, że niektóre obrazy, które są malowane, bardziej się podobają widzom, a inne mniej. I zaczęli analizować i doszli do tego, że bardziej podobają się obrazy, które są harmonijne. Wymyślili tutaj tak zwany trójpodział. Trójpodział oznaczający, że jeśli daną, Kadr. Tak, w tej chwili podzielimy dwoma liniami pionowymi na, na trzy, to dużo lepiej będzie się komponowało. Jeśli obiekt główny, znaczy, bo tak, w tej chwili ja jestem po środku, jestem głównym obiektem, ale jeśli ja bym był i chciałbym pokazać coś jeszcze, to ja powinienem siedzieć o, na y, jednej z tych osi pionowych, a drugi obiekt, powiedzmy aparat, aby zachować właściwy kadr, powinien to w ten sposób. I to jest harmonijne. Taki trójpodział. W części niektórych aparatach jest tak, że można taką siatkę nanieść. A nawet w smartfonie spotkałem się, że można nanieść siatkę i według niej komponować. Bo powiedziałem o dwóch liniach pionowych, ale możemy jeszcze wprowadzić do tego dwie linie poziome, które przetną ten kadr. Najważniejsze elementy w kompozycji. Powinny znajdować się na przecięciu tych punktów. Tu, tu, tu i tu. To są te cztery punkty, w których powinien się znajdować to, co jest najważniejsze na zdjęciu. Jeśli ja chcę zaprezentować aparat, to ustawiam go automatycznie w mocnym punkcie, ponieważ każdy do takiego. Tak, tak, tak jesteśmy nauczeni. Patrząc, patrzy w taki mocny punkt. Jeśli są dwa elementy, np. ja i coś. No, powiedzmy, że jak chcę pokazać jakiś budynek, który stoi za mną, to ja będę stał w jednej, na jednej linii, a ten budynek będzie znajdował się na drugiej linii, i w tym momencie będziemy, będzie to harmonijnie wyglądało. I o tej harmonii przedstawia się w mocny punkt. O, jestem w tej chwili po, no, po tym w środku, jestem najważniejszy. I warto pamiętać przy komponowaniu kadru budynku, który chcemy sformułować, elementu, o tym, czy nie warto tego zastosować tak zwanego trójpodziału i przesunąć ten obiekt we właściwe miejsce, jedno z silnych punktów ekspozycji albo na linie. Jedną z tych czterech. no Bo jeśli na przykład będzie to góra budynku, to też jeśli go obcinamy, to może, żeby on był tutaj, zachowany. Hmm. To są takie podstawy, o których warto pamiętać. A to mówię cały czas o fotografii. A co o historii? Z historii też warto się przygotować. Jakby tak dobrze popatrzeć, to za mną są książki. To są stare aparaty. Bo ja lubię stare aparaty, a za nimi są książki historyczne. Wyłącznie książki historyczne. Warto skorzystać ze swojej biblioteczki, jeśli się ją ma, z tego, żeby poczytać na temat. Tego, co się chce sfotograf... co się chce oglądać, sfotografować, obejrzeć. Warto. Mm, ale w takiej biblioteczce, jej zakres jest ograniczony informacji. W związku z tym dobrze jest pójść na przykład do biblioteki dostępnej, jakiejś lokalnej. Ale jej zakres wiedzy, która w niej jest, jest też ograniczony. Natomiast dobrze jest. W dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy mamy w tej chwili pandemię, korzystać z Internetu. Internet jest o tyle ciekawym źródłem informacji historycznej, że czasem wymaga więcej pracy, żeby się coś znaleźć ciekawego od szukania w takiej biblioteczce. Ponieważ pierwsze wyszukiwanie, jak zrobimy, to znajdziemy. Informacje ogólnie dostępne, wielokrotnie powielone, informacje reklamowe i to może nas zniechęcić do szukania. Na przykład, nie wiem, chcąc znaleźć informacje na temat Serocka, bo wybieram się do Serocka, piszę historia Serocka. 90% że nic ciekawego tam, oprócz takiego podstawowego szablonu, o tam Grodzisko, yy, prawa miejskie, oprócz takiego szablonu podstawowego, to ja tam nie znajdę ciekawostek. Ale zacznę szukać głębiej. Myśleć, czy może by zadać jakieś inne pytanie. Na przykład, pierwsza wojna światowa w serocku. O, to już te wszystkie podstawowe strony, które miały tylko mnie przyciągnąć na to hasło serock, nie, nie zareagują. Znaleźć, znaleźć mogę coś ciekawszego. Wpiszę, nie wiem, seroccy Żydzi. Bo no w Serocku była synagoga zniszczona w 1944 roku, jeszcze przez Niemców. Później w czasie działań wojennych całkiem zniszczona, później rozebrana. Czy wpiszę bitwy w Serocku? Czy nie wiem, Serocki Napoleon? Akurat tu nic nie znajdę, ale wpisać mogę, więc a może coś mi się tam znajdzie? Chociaż nie, nic nie znajdę. Znajdę, znajdę, no bo przecież Napoleon kazał budować twierdzę w serowcu. Miała być to na początku, miała być to twierdza większa niż w modlinie. Twierdza. Ten sam rok produkcji, ta, czy powstania, 1807 rok. 1809, pierwsze, pierwsze budynki, znaczy pierwsze fortyfikacje, była to ziemno-drewniana twierdza. Miała być rozbudowywana do wielkiej, tak modli zostały rozbudowane, ale później się plany, zmieni plany zmieniły, modli zostały rozbudowane, a twierdza w Slodzku zapomniana. I dzisiaj trudno jest się dopatrzeć pozostałości po tych wałach napoleońskich. Niektórzy tak, tak określają wały napoleońskie w Srodzku. więc hasło, Serocki Napoleon też coś znajdzie. Warto poszukać na przykład taki i Picasso. Niby skojarzenie bez sensu, ale ciekawostkę można sobie przeczytać. I o swojej okolicy też warto zadawać nieszablonowe pytania, po to, żeby uzyskać nieszablonowe odpowiedzi. Warto też, jeśli już coś znajdę, czytam jakąś informację, sprawdzić na samym dole strony, czy nie ma jakiejś bibliografii. Czasami umieszczają źródło inną stronę, albo jakąś książkę. Można wpisać hasło z tej, raczej tytuł tej książki i tak iść dalej, iść dalej. Internet jest olbrzymi, bez, bezdenny. I oprócz wielu niepotrzebnych materiałów, które leżą na wierzchu, można się czasami dokopać do naprawdę bardzo ciekawych informacji. Naprawdę bardzo ciekawych. I co? Jeśli już te wszystkie informacje zbierzemy, to warto jeszcze pójść po prostu i spytać się ludzi, bo oni mogą pamiętać rzeczy, mogą wiedzieć, których w książkach w ogóle nie ma. Oczywiście, wiadomo, że pamięć ludzka jest zawodna i że yy, ich opowieści mogą rozmijać się z prawdą. Nie to, że oni chcą pomylić, tylko że po prostu. Tak im się wyobraziło, ale może to nam dać pewną warstwę na tą naszą wiedzę, którą zdobyliśmy książkową, pewną warstwę nałożyć, takiego sita, przez zaczniemy patrzeć innymi, innym spojrzeniem. I to może być jeszcze fajniejsze do tego, żeby później, we właściwym momencie, pójść już z pewną wiedzą i porobić zdjęcia. To by było... Tyle w ramach wstępu do spaceru. I zapraszam Cię na następny odcinek, w którym zabiorę Cię na spacer z aparatem po sorocku. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następnego.